jeżeli chodzi o badania genetyczno-molekularne, to jest taka dziedzina, która bardzo mocno wrosła już tak naprawdę w onkologię, w leczenie spersonalizowane pacjentów. Tak naprawdę leczenie onkologiczne opiera się obecnie m.in. na markerach genetycznych, które są takim wykładnikiem, czynnikami wskazującymi, w jaki sposób danego pacjenta należy leczyć. Czyli nie podchodzi już do pacjenta w sposób generalny, szablonowy, tylko bardzo spersonalizowany. Same badania genetyczno-molekularne odgrywają niesłychanie istotną rolę, jeśli chodzi o patomorfologię, ze względu na to, że obecnie klasyfikacja chorób patomorfologiczna jest oparta m.in. na badaniach genetyczno-molekularnych. Także wszystkie te wskazania, wszystkie te badania są konieczne do określenia, na jaką chorobę dany pacjent choruje. W naszym laboratorium, wychodząc naprzeciw nowym standardom diagnostycznym, wykonujemy obecnie zaawansowane badania genetyczne dla pacjentów onkologicznych. Badania te wykonujemy w zaawansowanej technologii sekwencjonowania nowej generacji. Badania te pozwalają na pełną molekularną charakterystykę pacjentów i są dedykowane zarówno dla chorych z nowotworami płuc, nowotworami jelita grubego, jajnika, a także nowotworami prostaty. Badania genomowe już od tak naprawdę kilkunastu dobrych lat dosyć dynamicznie rozwijają się w Polsce. Są taką kluczową dziedziną medycyny w tej chwili, tym bardziej w dobie medycyny spersonalizowanej czy medycyny zindywidualizowanej, w kontekście głównie onkologii, czyli szukania konkretnych zmian mutacyjnych, zmian genomowych u pacjentów, w kwalifikacji tych pacjentów do odpowiednich terapii spersonalizowanych. Nasze laboratorium genomiczne współpracuje z biobankiem naszego uniwersytetu. Wszystkie próbki onkologiczne zebrane przez biobank są później analizowane przez nasze laboratorium z wykorzystaniem sekwencjonowania nowej generacji. I tutaj bazujemy na kilku aplikacjach, bo sekwencjonowanie nowej generacji to sekwencjonowanie całego genomu, całego egzomu, czyli tej naszej części kodującej genomu, ale również całego transkryptomu, czyli poznajemy ekspresję naszych genów, to znaczy na jakim poziomie później dany transkrypt jest przepisywany na białko. Jednym również z celów naszej pracy jest poznanie biomarkerów wczesnego wykrywania chorób. Pracujemy przede wszystkim z cząsteczkami mikroRNA, które znajdują się w naszym krwiobiegu. Poprzez metody screeningowe możemy wytypować mikroRNA, które potencjalnie pozwala nam wcześniej wykryć chorobę, czy też w przyszłości, w przypadku nowotworów, wcześniej zdiagnozować wznowę choroby, czy też prawidłową odpowiedź na leczenie. Medycyna spersonalizowana bazuje na określeniu pewnych celów w komórce nowotworowej, które atakowane dają wyłączenie komórki nowotworowej z procesu namnażania, który jest podstawowym procesem odpowiadającym za wzrost nowotworu. W przeszłości dysponowaliśmy albo leczeniem chirurgicznym, bądź radioterapią i chemioterapią, czyli były to leczenia, radioterapia i chemioterapia cytotoksyczne, a w tej chwili, znając procesy zachodzące w komórce nowotworowej i czynniki, które są odpowiedzialne za kluczowe elementy za funkcjonowanie tych procesów, możemy wyeliminować te procesy i spowodować, że taka komórka nowotworowa nie będzie namnażała się. Bardzo do tego celu przydatne są badania genetyczne, bo okazuje się, że w nowotworach istnieje bardzo dużo zmian genetycznych, które są u podstawy właśnie rozrostu nowotworowego. Zidentyfikowanie określonej mutacji pozwala na wynalezienie leku, które będzie eliminowało pewien czynnik znajdujący się w komórce i doprowadzi do wyeliminowania komórki nowotworowej. Jako przykład może służyć rak płuca, gdzie w przeszłości żeśmy na podstawie oceny mikroskopowej dzielili ten nowotwór na rak drobnokomórkowy, niedrobnokomórkowy, płaskonabłonkowy, gruczołowy, a teraz wiemy, że w raku gruczołowym istnieją subpopulacje pacjentów, gdzie istnieją określone, zdefiniowane mutacje genów. Leczenie ukierunkowane molekularnie, ukierunkowane na określony cel w komórce może doprowadzić do długotrwałych, pozytywnych odpowiedzi, wydłużenia życia pacjentów. Zastosowanie takiego leczenia pozwala nam na przekształcenie choroby, nawet zaawansowanej ogólnoustrojowo, na chorobę przewlekłą. Podobnie jak to się działo z cukrzycą, gdzie kiedyś nie było leczenia cukrzycy, w tej chwili zastosowanie insuliny powoduje, że ludzie z cukrzycą żyją. Aktualnie w onkologii obserwujemy,
bardzo istotne wydłużenie przeżycia pacjentów w bardzo wielu nowotworach, na przykład w raku jelita grubego, w raku płuca, w raku trzustki, w rakach nerki i jest to w dużej mierze zasługa terapii ukierunkowanej molekularnie. Występowanie mutacji również przekłada się na zachowanie różnych osób w naszym społeczeństwie, dlatego że stwierdzenie występowania mutacji BRCA1 lub BRCA2 u chorych na raka piersi czy u chorych na raka jajnika powoduje, że leczymy nie tylko daną pacjentkę, ale również kierujemy członków jej rodziny na badania genetyczne, co pozwala objąć tych członków, którzy również posiadają tą mutację, określonymi badaniami profilaktycznymi i wykryć ewentualne nowotwory w zdecydowanie wcześniejszym stadium zaawansowania, co pozwala na wydłużenie przeżycia tych pacjentów również w przyszłości. W naszym ośrodku już od kilkunastu lat przeprowadzaliśmy badania molekularne, badania genetyczne pod kątem m.in. innych chorób wirusowych. Także w momencie, kiedy obudziliśmy się w sytuacji pandemicznej, byliśmy do tego w pełni przygotowani. O ile analizy rutynowe byliśmy w stanie wykonywać od samego początku, tak naprawdę z dnia na dzień, bez większych zmian w strukturze czy logistyce laboratoryjnej, to sekwencjonowanie również byliśmy w stanie wykonywać, ale na troszeczkę mniejszą skalę. Natomiast dosprzętowiliśmy się, zakupiliśmy sekwenatory o jeszcze większej przepustowości, dzięki czemu mogliśmy zwiększyć zakres analiz do nawet kilkunastu tysięcy próbek tygodniowo. Wypracowaliśmy taki workflow analityczno-technologiczny, bo to inaczej się pracuje, jak się pracuje z jedną próbką, inaczej wygląda to, jak w grę wchodzą tysiące próbek i trzeba zrobić to w krótkim czasie. Warto wspomnieć, że od momentu, kiedy próbka trafiła do naszego laboratorium, mówię teraz o sekwencjonowaniu, mieliśmy na wykonanie pełnej analizy 5 dni. Czyli to jest bardzo, bardzo krótki czas. Rekomendacje CDC, Światowej Organizacji Zdrowia wskazywały 14 dni, natomiast my doprowadziliśmy dzięki tej logistyce całej i sprzętowi najwyższej generacji, dlatego że byliśmy w stanie wygenerować te wyniki w 5 dni. Wówczas możliwe było monitorowanie zmian wariantów wirusa w Polsce w czasie rzeczywistym. We współpracy z Politechniką Warszawską również opracowaliśmy mapę tych genotypów w Polsce dzięki próbkom przesyłanym z całego naszego kraju. Ta mapa obecnie dalej egzystuje, ona pokazuje, jakie są genotypy, jakie pojawiają się nowe typy wirusa. Jest to tak zwana mapa COVAR, która bardzo prężnie działa i myślę, że Ministerstwo Zdrowia też jakby doceniło to, że taka mapa mogła powstać właśnie dzięki tym badaniom sekwencjonowania.